Fizyka dla klasy 8, moduł 10, fale elektromagnetyczne, przykłady zadaniowe. Pierwsze zadanie ma następującą treść. Fizyk badał trzy fale, czerwoną, niebieską i promieniowanie X. I mamy następujące pytania. Która z nich ma największą długość? Po pierwsze, czerwona, niebieska czy X? Która ma największą długość? Używamy tej skali, która była na rysunku na wcześniejszym filmie. No i patrzymy. To są światło widzialnego, to jest X. X ma większą energię, czyli mniejszą długość. Czyli któraś z tych, czerwona czy niebieska? No, dłuższe niż widzialne są fale podczerwieni, więc bliżej jest czerwona. A zatem czerwona będzie miała największą długość. Drugie pytanie. Która ma największą częstotliwość? Największa częstotliwość i największa energia to będzie X, bo jest najgroźniejsza. Po trzecie, która ma najkrótszy okres? Po czwarte, która ma największą energię? To już spróbujcie sobie sami odpowiedzieć, używając tej samej skali. To jest takie bardzo proste, szybkie ćwiczenie. Tymczasem my przejdziemy do następnego zadania. Zadanie 372. Jak długo biegnie światło ze Słońca na Ziemię, jeśli średnia odległość pomiędzy tymi ciałami wynosi około 150 milionów kilometrów? I drugie pytanie. Gdyby na Ziemi zobaczono krótki rozbłysk na Słońcu o godzinie 12.15 czasu lokalnego, to by znaczyło, że kiedy miał on miejsce według tego samego czasu? Proszę Państwa, mamy 150 milionów kilometrów, tak? Droga 150 razy 10 do 6 kilometrów, tak? To znaczy 150 milionów kilometrów. Prędkość to wiem, że jest 300 tysięcy kilometrów, czyli 300 razy 10 do 3 kilometrów na sekundę. No i mamy policzyć czas, tak? No bo o to jest pytanie. Niektórzy z nas może nawet wiedzą, ile ten czas wynosi, ale policzmy sobie, tak? Ponieważ prędkość, w tym przypadku c nie v, to jest droga przez czas, to z tego wynika, że czas to jest droga przez prędkość, czyli 150 razy 10 do 6 w kilometrach przez 300 razy 10 do 3 w kilometrach na sekundę. Tu nam zostaje 10 do 3. 150 na 300 to jest połowa, czyli mamy połowę z 1000, czyli to jest 500 sekund. Czyli jeżeli chcielibyśmy to na minuty przeliczyć, to jest około w przybliżeniu 8 minut, bo to trzeba na 60 podzielić. Około 8 minut. To proszę Państwa, na Ziemi zobaczono rozbłysk o godzinie 12.15. To znaczy, że tak naprawdę, no tutaj co to jest prawda, tak? Oczywiście można by dyskutować i rozważania na poziomie szczególnej teorii względności są dużo bardziej skomplikowane, ale jeżeli jest ta 12.15, to do nas ta informacja dotarła z opóźnieniem właśnie tych 8 minut. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to się wydarzyło, kiedy u nas była 12.07. Zostańcie ze mną, jeszcze jedna seria zadań przed nami. Fizyka dla klasy 8, moduł 10, fale elektromagnetyczne, ostatnia odsłona. Jeszcze dwa przykłady przed nami. Pierwsze pytanie, czy raczej pierwsze z tych zadań. Pytanie brzmi, czy raczej polecenie. Zakładając pojedyncze maksimum absorpcji dla ciał barwnych, określ, jaki zakres promieniowania widzialnego jest pochłaniany przez. No i mamy pierwsze pytanie, pomarańcze. Może dla uproszczenia przerysuję jeszcze raz koło barw i będziemy się nim posługiwać. Czerwony, pomarańczowy. Oczywiście chodzi o kolejność. Nie trzeba tutaj dokładnie od czerwonego zaczynać w tym miejscu. Żółty, zielony, niebieski, fioletowy. Dobra. Pomarańcze. Pomarańcze jest pomarańczowa, więc jeśli miała jedno maksimum absorpcji, to ono musiało być tutaj. Czyli pochłaniany był niebieski, reszta była odbijana. Po drugie, niepomalowany gips. Niepomalowany gips jest biały, czyli to znaczy, że wszystko odbija. Czyli odpowiedź na to, jaki zakres promieniowania jest pochłaniany? Należałoby napisać, że żaden. Że wcale nie jest promieniowanie widzialne pochłaniane. Po trzecie,
Kryształy uwodnionego siarczanu 6 miedzi 2. A no to trzeba z chemii wiedzieć, że te kryształy są niebieskie. U mnie na lekcjach często są używane do doświadczeń, więc myślę, że przynajmniej niektórzy kojarzą niebieskie kryształy. Skoro są niebieskie, to maksimum absorpcji jest w kolorze pomarańczowym. No i wreszcie, jak napisałem, koszulki piłkarzy KS Polonia grających u siebie. Pamiętam, jak pierwszy raz to pytanie się pojawiło na jednej z moich lekcji, to jeden z uczniów z dumą powiedział: nie mam pojęcia. Kibic Legii. Ja nie jestem kibicem ani Legii, ani Polonii, żeby nie było. Ale tutaj nawiązuję do tradycyjnego określenia czarne koszule, tak? Skoro coś jest czarne, to znaczy, że pochłania cały zakres widzialny. I należałoby tak odpowiedzieć właśnie, że pochłania cały zakres światła widzialnego. No to jeszcze ostatnie zadanie. Teraz w drugą stronę. Pytanie brzmi: jaką barwę ma nieprzezroczyste ciało, które ze spektrum widzialnego pochłonęło? Podpunkt A. Czerwony. Jeżeli pochłonęło czerwony i tylko czerwony, to te kolory się kasują, a zostaje zielony. Znaczy te lecą odbite i ich nie widać, a widać zielony, bo on nie ma partnera, kolor dopełniający, więc takie ciało będzie miało barwę zieloną. Teraz po drugie fioletowy. No, czyli ciało będzie miało barwę żółtą. Po trzecie niebieski i żółty. O, to już bardziej finezyjne. Niebieski i żółty mają naprzeciwko pomarańczowy i fioletowy. Czyli jak jest pochłonięty niebieski i żółty, to da taki efekt, jakby się pomarańczowy z fioletowym wymieszał, czyli to będzie mniej więcej coś jakby czerwony. Tak najmocniej będzie widać kolor czerwony, bo to jest ta wspólna część, ale to będzie taki rozmyty czerwony. No i wreszcie ostatni podpunkt. Wszystkie kolory oprócz fuksji. Tutaj często uczniowie pytają, co to jest fuksja, tak? Niektórzy nie wiedzą, niektórzy wiedzą, no ale nie trzeba tego wiedzieć. Jeżeli coś pochłonie wszystkie kolory oprócz fuksji, to znaczy tą fuksję odbiło i barwa, jaką widzimy, to jest właśnie fuksja. Dowiedzieliście się w tym module, czym jest fala elektromagnetyczna, jakie mamy zakresy promieniowania, jak są uporządkowane w zależności od tego, czy chcemy je uporządkować według długości fali, częstotliwości, okresu czy energii, o co chodzi z efektem cieplarnianym i troszkę o jego mrocznych konsekwencjach, a także jak rozpoznawać, czy ciało jest, czy jak opowiadać o tym, że ciało jest białe, czarne, szare czy kolorowe, i jaki ma kolor w zależności od tego, jaki kolor pochłania. To był Sebastian Wojtysiak. Dziękuję za uwagę.